To dla pana wybudowaliśmy drogę za 400 000 złotych do 3 budynków. Taki jest pana sukces samorządowy. Umie pan tylko za krótko, jest pan głośny, ale niewyraźny. Dobra. Młodzież, będziemy ciągle finansowani i nie przeszkodzi nam żaden taki człowiek. Nie mogę doczekać siebie, nie starczyło panu... Siądzie panu bateria? Muszę prosić... Spadnie pan, panie pośle, do tej wody. Tak, proszę uważać. Proszę nie naruszać mojej nietykalności. Tak? I proszę nie przeszkadzać nam w tym wiecu. Dokładnie. No i co, ma pan jeszcze takich więcej? No chodzę. Chodzę. Tak, chodzę. Ja rozumiem. Demokracja to było wybudowanie z budżetu obywatelskiego, drogi do pańskiego miejsca, gdzie pan mieszka. Dobra. Dziękuję, Aniu, że jest to moja córka. Ania. Dobra. Co dalej w sporcie? Będziemy finansowali jak zwykle naszych ambasadorów, nasze najlepsze kluby, najlepszych sportowców. Proszę Państwa, tegoroczne wakacje pokazały nam, jak jest ważne, jak ważna jest nauka pływania. Uczymy dzieci po 3. roku szkoły, żeby umiały pływać. Musimy to skrócić. Nasze dzieci muszą już po 1. roku umieć pływać. Poczekaj pan, za chwilę o Gdańsku też powiem. Organizacje pozarządowe to nasze oczko w głowie. Kierujemy się zasadą: tyle władzy, ile to konieczne, tyle wolności, ile to możliwe. Organizacje pozarządowe, jakby tu ktoś przyszedł, go trochę odsunął, panowie. Piotrek, mógłbyś pomóc? Jurek. Proszę nie naruszać mojej nietykalności osobistej. O, dziękuję. Proszę nie dotykać. No, super. No to jest właśnie nasza opozycja. Podziękujmy jej za to, bo to jest świadectwo tego, jak ci ludzie chcieliby rządzić tym miastem. Podziękujmy. Już panu dziękujemy. Ale nie organizacja turystyka, właśnie. To podarowała nam historia, ale my zrobimy coś. Nie na ty. Grzecznie, kurno. Co? Panie Szmejlis. Wiem, że nie możesz tego robić. Czego nie mogę robić? Nie możesz robić. Nikt się nie odzywa. Przeszkadzają nam ekolodzy, tak jak przeszkadzali w budowie mostu, ale będzie też. Dobra. Jeszcze raz może brawa, co? Dzięki. Zalew na Wiśle będziemy kontynuowali. Protest ekologów, ale nie tych naszych kwidzyńskich. Eko-inicjatywa jest... No właśnie, pan wygrał budżet obywatelski, budując zdrowie. Jakie mówisz miasta? Dobra. Nie, to nie jest mój, nie znam człowieka. Zalew na Wiśle, pomimo protestów, ale nie naszych ekologów. Eko-inicjatywa pomagała nam przy moście i pomaga nam przy tym. Pan nie wie, zobaczy to słowo. Pomoże nam również, zbudujemy. No i wisienka na torcie, proszę Państwa. Wiecie, że mamy w Kwidzynie Klub Balejo Ojczyzny Kwidzyńskiej. To klub, który gromadzi mieszkańców, którzy mieszkali w Kwidzynie, mieszkają Rosjanie, Rosjanie są teraz po całym świecie, po całej Polsce, przyjeżdżają dla nas, są takimi ambasadorami Kwidzyna, jednocześnie taką izbą wyższą, senatorami. To my ich pytamy, co w tym mieście jest źle, a co dobrze. Kazali nam, zostały zobowiązani do tego, żeby odbudować ratusz, ale nie w taki sposób konwencjonalny. W tym ratuszu każdą cegiełkę będzie miał mieszkaniec Kwidzyna. No ale za to żeśmy w 3 miesiące pańską ulicę wyremontowali. Dobra, przechodzimy do przedstawiania naszych kandydatów. Bardzo proszę, tu bliżej do mnie kandydatów z okręgu nr 1. Teraz poproszę o muzykę. A my prosimy zespół. Cześć. Cześć. Śmierdzący to jesteś ty. Ale po co pan się denerwuje? Ale ja nie dotkam. Niech pan stąd wyjdzie. Nie bijcie, nie atakujcie człowieka. Nie, to ona atakuje. To ona atakuje. Przymowa. Ale odejdź, tak? Odejdź. Ale odejdź się mówię. Odejdź. Wyjdźcie dalej. Odejdź stąd. To nie dotykaj, kurwa, bo ci zaraz chciała przejść. Trzymaj.